Moi drodzy, trafią prawdopodobnie dwa nowe huge pety do Pet Simulator X w dzisiejszym nowym update'cie, który będzie naprawdę kozackim update'em. Tu jest pokazane, też mam przecieki, patrzcie. Prawdopodobnie będziemy mieli huge helikopter kata i to jest, słuchajcie, ja wydam nawet robuxy na tego peta, ponieważ wygląda epicko. Zobaczcie, tu jest wersja taka normalna tego huge, powiększmy sobie to. Tu jest większa, normalna wersja taka co do wielkości huge helikopter kata, a tu mamy tego dużego, więc słuchajcie, jasny, naprawdę mega to wygląda, piękny update, piękne te pety są. Co ciekawe, tu mamy jeszcze kolejne i tu jest pokazane, w jakich prawdopodobnie jajkach będą dane pety. I tu mamy nawet huge balloon cata, więc mamy huge helicopter cat, huge balloon cat i tutaj jest kolejne jajko, w którym prawdopodobnie będą nowe pety. Mamy rich cata, mamy safety cata, propeller cata, więc naprawdę fajnie to wygląda, ja się nie mogę doczekać. Już dzisiaj o 18:00 mamy też skrzynkę, którą możemy, słuchajcie, zamienić sobie. To będzie chyba ten największa skrzynka do niszczenia i najlepsza z Rainbow Coinsami. Mamy też te obiekty, które możemy niszczyć, czyli sejfy, skrzynki, prezenty w kilku wersjach, tak, bo mają być cztery światy, ale nie wiem. Jest też nowa ikonka, jeżeli Pet Simulator X jest restartowany, czy coś się tam z nim dzieje, to taka ikonka, zobaczymy taką ikonkę. Tutaj jest kolejny kot, który wyciekł, nie wiadomo jak się nazywa, może Huge Square Cat, czyli kwadratowy kotek. Tu są wersje, te koty, które wam przeczytałem już wcześniej. Ten Rich Cat wygląda najlepiej. Bardzo mi się podoba, jak taki Sknerus z Kaczora Donalda. Fajnie, naprawdę. Tutaj mamy dynamitowego kota, kota na desce i helikopter kota. No a tutaj reszta tych jeszcze petów, które wyciekły dla nas. Więc naprawdę zapowiada się kozacko, jeżeli chodzi o ten update. I powiem wam szczerze, że nie mogę się doczekać. Myślę, że bardzo dużo ludzi wróci do Pet Simulator. Co więcej, zobaczcie, już teraz gra ponad 107 tysięcy ludzi. Wejdźmy sobie do Robloxa. W ogóle warto też wspomnieć, że Preston zwiększył szansę na wydropienie Huge Grim Reapera i Huge Pumpkin Cata 3 razy mocniej. Obecnie to dalej jest bardzo słaba szansa. Podobno jeden kod na 166 tysięcy jajek otworzonych wypada. Moim zdaniem nie opłaca się teraz tego otwierać. Warto jest farmić Rainbow Coinsy, bo one prawdopodobnie będą w użyciu, jeżeli chodzi o nowy update. Tak wyglądało na tych zdjęciach. Tutaj ludzie, patrzcie, cały czas otwierają. Ja oczywiście nie zamierzam tego otwierać. Możemy sobie na odcinku po prostu pousuwam troszkę tych petów, bo one mi tu przeszkadzają. Najlepiej, jak już chcecie otwierać na AFK, to pousuwać te zbędne pety, dać do banku, żeby jak naj... i otworzyć ekwipunek podczas otwierania, tylko żeby w tym ekwipunku było bardzo mało petów. Tylko najlepiej, żeby to były pety, które po prostu potrzebujecie do otwierania i nic więcej. Bo jednak problem jest taki, że jest duży lag. Mam nadzieję, że Preston coś zrobi z tym, żeby nie lagowało tak podczas otwierania wielkiej ilości tych petów. Ja muszę się pozbyć tego, żeby po prostu mieć miejsce na tak naprawdę następny opening, tak? Ja muszę te pety się po prostu pozbyć ich. W ogóle tu są nawet takie pinki, które mi są totalnie potrzebne, bo to z normalnego świata, więc szczerze to teraz te HC wordy hardkorowe są na topie, jak chcecie handlować petami. Nie mówię oczywiście o ekskluzywach, mówię tylko o tych normalnych petach, bo jednak ekskluzywy to nie ma znaczenia, czy tam huge pety, czy te inne pety za robuxy, to nie ma znaczenia skąd one są. Więc to tak mniej więcej wygląda. Tutaj mamy też jakieś blue. Po co mi to? Powiedzcie mi, po co mi to było? Ja nawet nie wiem. Po co takie rzeczy? Chocolate, ten. Pytanie to jest co? Rainbow. To jest exclusive, tak? Patrzcie, tu jest tego. No muszę pousuwać po prostu te pety, które mi są totalnie niepotrzebne. No i to jest też takie przygotowanie, takie raz, że podsumuję to, co tutaj się dzieje, ale też takie przygotowanie, tak, jakby do tego. Dobra, usuńmy sobie to wszystko. No naprawdę tego nie potrzebuję, bo to są te zwykłe, to nie są hardkorowe pety. No te w wersji
złotej, to też mi są w sumie, chociaż tu jest fantasy coin, nie wiem czy to ma jakiś wpływ w ogóle na ten. Czekajcie, jeszcze tu usuniemy. To nie wiem czy to ma wpływ na to jak zdobywamy te pety wszystkie. Tu mamy Dark Matter, widzicie, w wersji zwykłej. Nie wiem czy to rzucić po prostu do banku i tyle. No jeszcze tu mamy pety do usuwania. Dajcie znać co myślicie w ogóle o tym nowej aktualizacji, czy będziecie grać w niego. Proszę napiszcie w komentarzu, mi to też pomaga. Jak piszecie komentarz, to zawsze to lepiej działa dla mojego filmu i kanału. Proszę też was o zostawienie, polajkowanie. No i tutaj cały czas się przygotowujemy do tej nowej aktualizacji. Ja sobie zrobię miejsce, oczywiście. Tutaj bóle, zombie ból, ja to chyba zostawię sobie. Patrzcie, te hardkorowe wersje tych rzeczy. Tak, ja to zostawię. Resztę tutaj już musiałbym zamienić to na... Dobra, zrobimy delayed i zrobimy potem te... łączenie tych petów. Potem sobie zrobimy. To na razie no troszkę już tutaj warto by było podejść do banku też. Jakby nie było. Bo w tym banku będzie też bardzo ważne, żeby zrobić, żeby oddać te pety i tyle. No ale ja się z wami żegnam, do zobaczenia.